Jako że wielu z was prosiło o zbrodnię i karę, to pogadamy o krzyżakach. Powiem szczerze, że już nawet nie pamiętam, czy to jest lektura. Tytuł profesora niczego dostałem nigdy, więc dawno. Przepraszam za głos, jakbym miał zatkany nos, ale mam zatkany nos. W każdym razie, krzyżacy są spoko i bardzo fajnie się to czyta, o ile oczywiście lubisz sprawdzać, co piąte słowo w przypisie, jakie ma znaczenie. Ja może przeleję, bo to będzie, że chuj, nie chce mi się. Jak zapewne większość z was wie, ponad 100 lat temu nasz kraj był pod zaborami i jednym z tych zaborów był zabór pruski. I tamte chuje próbowały nas za wszelką cenę zgermanizować. To bardzo nieeleganckie zachowanie, więc chuj im w dupę. Podobnego zdania był Henryk Sienkiewicz i postanowił on napisać powieść o tym, jak 400 lat wcześniej Polacy spuściliśmy im w pierdol. Pewnie mówili wam w szkole, że było to pisanie ku pokrzepieniu serc, ale ja tam wolę termin na pochybel z kurwysyną. Chuj im w dupę. O czym więc są krzyżacy? No, między innymi o krzyżakach. Ale to nie oni będą naszymi głównymi bohaterami, na szczęście. Krasa ostatnio pomógł. Ciekawe, czy rozjebany Krasnal też. To jest nawet brutalne bardziej. Ludzie lubią brutalne. Widać go? No tak, kurwa, ledwo. O! Co to jest taka gałka? Głównych bohaterów jest dwóch, Maćko i Zbyszko, obaj z Bogdańca. Maciej był starszy, miał tam w chuj lat i był stryjem 18-letniego Zbynia. Obaj byli niezłymi wojakami i potrafili się solidnie napierdalać. W zasadzie to ten temat przewija się przez całą powieść, bo tam to wyglądało tak, że no powiedzmy siedzi sobie dwóch gości i jeden mówi: o kurwa, nie smakuje mi to piwo, a drugi mówi: tak? A mi kurwa smakuje, nie? A pierwszy: tak? No to chodź na solo. I szli na solo. Z tym, że tamto solo to wyglądało trochę inaczej niż teraz. Przeważnie wracał z niego jeden. Albo żodyn. Panie Oliski, mówiłem, że to nie działa. Dobra, no jest se Zbyszko i jest se Maćko i se mieszkają w Bogdańcu. Pewnego razu pojawia się w gospodzie orszak Anny Danuty, która jest księżną, i jest tam sporo zdrowych dworzanek. Na jednej z nich swe łapczywe oko zawiesza Zbyszko i bardzo chce ją posiąść, albo żeby ona jego. I nie byłoby w tym nic złego, wszystko spoczko, w ogóle no, okej, nie? Tylko że no, ona ma 12 lat. Ja rozumiem, że to były takie czasy i tak dalej, no ale jakby na to nie patrzeć, 12 lat, czy 12-latki wyglądały wtedy inaczej niż teraz? No tak, pewnie młodziej, bo się nie malowały. Czy Zbyszko był więc do końca normalny? Ale jak już mówiłem, takie były czasy, no nikomu to nie przeszkadzało, tak więc okej. Okay. Danuśka prawie spadła z ławy, bo miała kurwa 12 lat i Zbyszko to szybko wykorzystał i ją złapał i powiedział jej: maleńka, ja teraz będę twoim rycerzem i będę napierdalał dla ciebie krzyżaków. No i idą wszyscy do Krakowa, bo tam ma rodzić królowa Jadwiga, i tak se idą i patrzą, wyskakuje jakiś krzyżak i Zbyszko, oczywiście jak to Zbyszko, podbija do niego i mówi: ale ci tu zaraz wpierdolę, kolego, nie? A wyskakuje jakiś gość i mówi: wo, to jest poseł. Pierdol mu jeszcze bardziej. To jest poseł i nie możesz mu wpierdolić, bo będzie lipa. I tak już była lipa. Zbyszko za ten niechybny czyn został skazany na śmierć i wtrącony do celi, w której się na tą śmierć czeka. W celi śmierci. Na jego szczęście w tym czasie podczas porodu umiera królowa Jadwiga i wypychane przez nią dziecko. Nie było to jakoś bardzo niespotykane w tym czasie, no ale kraj i tak się pogrążył w rozpaczy. Rozpaczał też bardzo król Jagiełło i nie bardzo miał się kto w tym momencie tą egzekucją Zbyszko
szybko Zbynia zająć. Jego wuja Maćko uznał, że pójdzie do Krzyżaków po list z ułaskawieniem. I dostał list z ułaskawieniem, a jak wracał, to mu go zajebali, w ogóle go chcieli zabić, ale uratował go Jurand ze Spychowa, czyli ojciec Danusi. Jurand to był dopiero na kurwiacz, gdyby na niego napuścić naszych współczesnych gladiatorów typu, nie wiem, Szpilka z Adamkiem, to prawdopodobnie zrobiłby z nich szarlotkę na ciepło. Niewykluczone, że zbitą śmietaną, bo oni to dziwni wtedy byli. I wydawałoby się, że dla naszego bohatera nie ma już ratunku. Już ma zostać skazany, tłum stoi i się patrzy. Ale tu nagle z tłumu wynurza się Danuśka, niosona przez kogoś. I rzuca w niego białą chustą i mówi: mój ci jest, mój ci jest. I chłopa ułaskawiają. Podobno Saddamowi Husajnowi przed egzekucją dano ten fragment do przeczytania na pocieszenie, ale jak wiadomo, no, nikt go nie uratował, bo żadna z jego fanek nie może ściągać chusty. Po całej tej akcji wyskoczył jednak Jurand i powiedział: no dobra, dobra koleżko, ale ja to ci mojej córki za żonę nie wydam, bo ty mi się nie podobasz. I co mi kurwa, nic mi nie zrobisz, no. No i smutny Zbyszko wraz z bardzo rannym Maćko udali się z powrotem do Bogdańca. Okazało się wtedy, że bardzo pożyteczne na rany jest niedźwiedzie sadło. Tak więc jak się zranicie, to zajebcie niedźwiedzia i się obłóżcie sadłem. I wpierdolcie jeszcze najlepiej. Po drodze Zbyszko ustrzelił Tura, co sprawiło, że pewna Jagienka, która na niego polowała, zrobiła się cała mokra. Zbyszko jednak powiedział, że no co to to nie, bo 15-latki to nie bardzo go kręcą i on woli swoją młodą z podstawów. Postanowił on poinformować o tym, kogo się da i w gospodzie ogłosił wszem i wobec, że najpiękniejszą dziewczyną na świecie jest Danusia Jurandówna. Oczywiście jest to gówno prawda, bo najpiękniejsza jest Anna Baxterówna i tego zdania Zbynia nie podzielało też dwóch gości w gospodzie. Co zrobił Zbynio? No oczywiście powiedział: tak kurwa, no to chodźcie na solo. I im wpierdolił. I uznał, że idzie na poszukiwania swojej ukochanej. No i tak idzie i idzie wraz z otrzymanym czeskim sługą z czeskim sługą. No i tak idą, idą i patrzą, idą jacyś krzyżacy i Zbyszko: ale im zaraz nie, to znowu mnie prawie zabiją. Szczęśliwie udało się dotrzeć do Ciechanowa i tam Zbyszko znów ujrzał Danusię i stwardniał niczym Polański na szkolnym basenie. Od tego momentu dowiadujemy się, jaką bandą skurwysynów byli krzyżacy, bo no jest tam ich kilku i uznają sobie, że no trzeba zajebać Juranda, bo on się mści teraz na nas za śmierć swojej żony, którą zajebaliśmy. I trzeba coś wymyślić. No idą do księcia Janusza i mówią: proszę pana, nas bije, a książę Janusz, chuj mnie to obchodzi. Postanawiają więc dojebać jakoś Jurandowi inaczej i porywają mu córkę, Danusię. Zbyszko w międzyczasie zostaje ranny podczas polowania i książę Janusz pasuje go na rycerza. Tak, nie mam kropelki. Ja to kurwa naprawię. No i krzyżacy tak myśleli i wymyślili. I wysłali ludzi po Danusie, którzy przyszli i powiedzieli, że Jurand ze Spychowa został ranny w oko podczas pożaru. W ogóle Jurand ze Spychowa miał jedno oko. Został ranny podczas pożaru i zaraz straci wzrok, a on chce bardzo jeszcze przed straceniem wzroku zobaczyć swoją córkę. No i to i tak zagrało wszystkim na emocjach, że debile się zgodziły. Powiedzieli: dobra, no to bierzcie, niech idzie. No i poszła, a to byli krzyżacy. Przed całą akcją jednak Zbyszko i Danusia zdążyli się hajtnąć, czyli byli legalnym małżeństwem. No i co, no i gówno, Danusia została porwana i Jurand musiał jechać do Szczytna, żeby ją odbić. Jak już tam przyjechał, to krzyżacy postanowili sobie zrobić z niego jaja i pokazali mu jakieś dziecko z Downem.
I powiedzieli, wzięliśmy czarnoksiężnika i on tak zaczarował, to jest twoja córka. Takie mamy cię. No ale Juran. Jak to Juran? Znał, że on nie będzie tolerował takiego zachowania i co zrobił? No, wszystkich tam rozpierdolił, poza dwoma. Jeden z nich, Rodger, to miał taki plan, że on pojedzie teraz do księcia Janusza i będzie ściemniał, że oni tak naprawdę to tą Donusię znaleźli i pojechali ją oddać Jurandowi, a Jurand ich zajebał. No i tak zrobił, pojechał tam i tak powiedział i nawet się zarzekał, że kto mu nie wierzy, to on zaraz go może wyzwać na pojedynek. I miał pecha, bo był tam Zbyszko, no a co zrobił Zbyszko? Zbyszko powiedział, no ja ci nie wierzę, chodź kurwa na solo. Mówiło to strasznie drugiego z porywaczy, Zygfryda, i postanowił on się zemścić. Poszedł do Juranda, który siedział w lochu i uznał, że wybije mu oko, utnie rękę i wyrwie język. Potem go wypuści do lasu i tam, żeby se umarł. No i tak zrobił, no, ale jakimś cudem, na szczęście, Maćko jak szedł, to znalazł Juranda. I na początku nie wiedział, że to Jurand, ale szedł z tym Czechem. Ten Czech powiedział, to Jurand. I zaprowadzili go do Spychowa. W międzyczasie wybuchła wojna na Żmudzi. Chyba tam się tyle działo, że ja wam tego wszystkiego w życiu nie opowiem. No, wybuchła se. Potem Zbyszko spotyka jakiegoś typa, który mówi, że wie, gdzie Zygfryd więzi Danuśkę. No i bierze tam Maćko i tego Czecha. No i idą po tą Danuśkę i znajdują ich i oczywiście Zbyszko na początku chce do Zygfryda zapierdolić na miejscu. Ale wuj Joam mówi mu, że nie, nie, że tak nie wolno, weźmy go do Juranda. No to Czech bierze Zygfryda do Spychowa, a Zbyszko z Maćkiem idą z tą Danusią, która jest bardzo w okropnym stanie, bo była źle przetrzymywana i prawie umiera. No ale jest lipa, bo po drodze spotykają jakichś krzyżaków, czy tam oni już do nich tam, chuj, nie wiem, naprawdę. Ale to byli tacy dobrzy krzyżacy i powiedzieli Zbyszkowi, że... Kurwa. Powiedzieli mu... Dobra, bierzemy wuja, ty idź z tą małą, tam gdzie masz iść i przynieś okup. Oddamy ci wuja. Będzie git. W międzyczasie ten Czech chlawa eksportuje Zygfryda do Spychowa i dają go Jurandowi. Mówią, Jurand, co z nim zrobić? A Jurand, bierzcie mi go w ogóle, kurwa, stąd weźcie mi go, wypuśćcie, ja go nie chcę widzieć. Jurand, ty go nie widzisz, bo nie widzisz. I w ogóle nie masz języka, nie powinieneś mówić. No nie tak to wyglądało. Jurand po prostu go ułaskawił. A Zygfryd tak bardzo się tym przejął, że gdy go tylko wypuścili, to się powiesił na drzewie. W tym czasie Danusia umiera w podróży. Jak Jurand się dowiaduje, że Danusia umiera, to Jurand też umiera. I robi się spoko, mamy coraz mniej bohaterów, coraz mniej do opowiadania. Zbyszko przeżywał w tym momencie konkretną depresję, no bo umarła żona. Więc pojechał gdzieś tam się napierdalać na jakiś czas. Jak wrócił, to z braku laku ożenił się z Jagienką, znaczy uznał, że nagle, że ją kocha. Tam urodziła czwórkę dzieci. I przyszedł gwóźdź programu, zaczęła się bitwa pod Grunwaldem. Tutaj już się nie będę zagłębiał, no bo wiadomo, Mila w 88 na 2-0 i wygrywamy. I żyli długo i szczęśliwie, ci co przeżyli, a ci co nie przeżyli, to nie żyli. To streszczenie było kurwa beznadziejne, lepiej przeczytajcie książkę. Do zobaczenia, dzieciaczki!